Zenon Kosidowski, Gdy słońce było Bogiem. Odcinek 10. Czyta Dariusz. Odkrycie grobowca Tutenchamona. Lord Carnarvon był typowym przedstawicielem bogatej arystokracji angielskiej. Czas swój spędzał głównie na przyjemnościach i podróżach, a gdy wynaleziono samochód, stał się jednym z pierwszych automobilistów w Anglii. Niebawem zasłynął z tego, że rozwijał na drogach zawrotne jak na owe czasy szybkości, szerząc panikę wśród farmerów i furmanów. W roku 1900 nastąpiła nieunikniona katastrofa. Samochód przekoziołkował, a on sam doznał wstrząsu mózgu i poważnych okaleczeń ciała. Od tego czasu nabawił się nieuleczalnej astmy. Lekarze radzili mu udać się do Egiptu, spodziewając się, że tamtejsze suche i gorące powietrze przyniesie mu ulgę w cierpieniu. Carnarvon usłuchał ich i przybywszy do Egiptu zainteresował się starożytnościami tego kraju. Postanowił tam zamieszkać i cały majątek poświęcić poszukiwaniom archeologicznym. Zabrał się zatem na własną rękę do prac wykopaliskowych. Wkrótce jednak doszedł do przekonania, że brak mu do tego odpowiedniego przygotowania naukowego, toteż dobrał sobie do pomocy fachowego archeologa. Zwrócił się w tej sprawie do dyrektora Muzeum Egipskiego, Maspera, który polecił mu młodego egiptologa Howarda Cartera, dawniejszego współpracownika Petriego i Davisa. Theodore Davis, odkrywca mumii Achnatona i wielu grobów królewskich, posiadał od lat koncesję na prowadzenie prac wykopaliskowych w Dolinie Królów. W roku 1914 odstąpił ją Carnarvonowi, sądząc, że cała dolina została już dokładnie przetrząśnięta. Nawet Maspero, przypisując koncesję na nowego właściciela, oświadczył mu prosto z mostu, że dalsze poszukiwania w tym miejscu uważa za niepotrzebną stratę pieniędzy i czasu. Carnarvon zabiegał o koncesję głównie za namową Howarda Cartera, który wbrew tym opiniom był przekonany, że w dolinie musi kryć się nieodnaleziony dotąd grób Tutenchamona. O istnieniu tego grobowca świadczyły, według jego mniemania, różne znaleziska, jakie nagromadził podczas swoich poszukiwań archeologicznych. Był to przede wszystkim kubek fajansowy tego faraona wykopany z gruzów, połamana skrzynka drewniana zawierająca złote listki z wyrytym jego imieniem oraz duże gliniane naczynie z resztkami bandaży lnianych pozostawionych przez ludzi, którzy balsamowali jego ciało. Szczególnie zwracała uwagę okoliczność, że wszystkie przedmioty należące do Tutenchamona leżały w niedalekiej od siebie odległości. Można więc było mniemać, że w ich sąsiedztwie powinien znajdować się nieodnaleziony jeszcze grobowiec. Gdy Carnarvon i Carter przybyli do Doliny Królów, jej widok nie przedstawiał nic zachęcającego. Skaliste dno ogromnej kotliny zawalone było zaspami złomu i piargów, pozostawionych tam ongiś przez kamieniarzy egipskich w czasie wykuwania grobów królewskich. W zboczach skalnych widniały ponure otwory prowadzące do pustych komór grobowych. Gdzie zacząć poszukiwania? Od czego rozpocząć ową gigantyczną pracę? O usunięciu gruzu z całego dna nie można było nawet marzyć. Należało zatem wybrać jedno ściśle wytknięte miejsce i tam skupić wszystkie wysiłki. Innego wyjścia nie było. Carter wybrał miejsce, gdzie Davis znalazł wymienione już przedmioty należące do Tutenchamona. Tworzyło ono trójkąt ograniczony grobami Ramzesa II, Meneptacha i Ramzesa IV. Tam, według jego przypuszczenia, powinien ukrywać się poszukiwany grobowiec. W roku 1917 wynajęto brygadę robotników arabskich i rozpoczęto poszukiwania. W związku z zabójczymi upałami w miesiącach letnich prace mogły odbywać się tylko w porze zimowej. Usuwanie potężnych stert gruzu trwało 6 sezonów zimowych.
Już w pierwszym roku Carter natknął się u stóp skały około 1 metra poniżej grobu Ramzesa IV na szczątki nieznanych murów. Po bliższym ich zbadaniu okazało się, że są to ruiny baraków, w których ongiś kwaterowali kamieniarze zatrudnieni przy budowie jednego z grobowców królewskich. Nie stały one na pierwotnym gruncie doliny, lecz były wzniesione na warstwie złomów grubości 1 metra, pochodzących z wykutego z grobu Ramzesa IV. Carter postanowił nie ruszać na razie tych murów, gdyż zabarykadowałoby to grobowiec wyżej leżący, stanowiący atrakcję dla licznych wycieczek turystów i uczonych. Gdy jednak usunął już całe gruzy z wytkniętego trójkąta i nie znalazł żadnego śladu grobowca, zdecydował się na zburzenie ruin i zbadanie terenu pod warstwą odłamków skalnych, tworzących ich fundament. Była to ostatnia nadzieja po 6 latach kosztownych i żmudnych poszukiwań. Carter pisze o tym w swoich pamiętnikach. Miała to być nasza ostatnia zima w dolinie. 6 zimowych sezonów prowadziliśmy tam prace wykopaliskowe. Całe miesiące trudziliśmy się bez wytchnienia i nie znaleźliśmy niczego. Tylko archeolog może wiedzieć, jak bardzo jest to przygnębiające. Byliśmy już gotowi przyznać, że ponieśliśmy porażkę i przygotowaliśmy się do opuszczenia doliny. 3 listopada 1922 roku Carter podjął ostatnie poszukiwania. Robotnicy zabrali się do rozebrania ruin baraków i usunięcia leżących pod nim gruzów. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Carter zauważył, że robotnicy przerwali nagle pracę i w pełnym napięcia milczeniu spoglądali w świeżo rozkopany dół. Natychmiast pobiegł tam i stanął jak wryty. Spod piargów wyzierał stopień schodów wyciosany w skalnym gruncie. Odtąd wszyscy zaczęli pracować ze zdwojonym pośpiechem. Spod gruzów wyłaniał się stopień po stopniu, a gdy wreszcie dotarli do końca schodów, ukazały się drzwi opatrzone w pieczęć i pokryte szarą zaprawą tynkową. Zapieczętowane drzwi, pisał Carter w swoich pamiętnikach. A więc mieliśmy rację. Wszystkie te lata cierpliwej pracy zostały jednak wynagrodzone. Myślę, że pierwsze uczucie, jakie żywiłem, była radość, iż wiara moja w dolinę okazała się uzasadniona. Dygocąc z przejęcia, Carter przejrzał się pieczęci zamykającej drzwi grobowe. Wynik przekroczył wszelkie jego najśmielsze oczekiwania. Była to nienaruszona pieczęć królewskiego nadzoru cmentarza, wyobrażająca szakala i 9 jeńców wojennych. Świadczyło to ponad wszelką wątpliwość, że był to grobowiec królewski. Istniała ponadto uzasadniona nadzieja, że grób nie padł ofiarą rabusiów. Wskazywało na to miejsce, gdzie go znaleziono. Robotnicy, którzy wykuwali grobowiec Ramzesa IV, strącili odłamki złomu w dół stoku i zasypali nim wejście do niżej leżącego grobu Tutenchamona. W ten sposób grób znikł pod grubą warstwą gruzu. Zapomniano o nim niebawem, a w późniejszych latach wybudowano na nim baraki dla robotników, które skryły go przed intruzami. W górnej części drzwi Carter wydrążył mały otwór i świecąc latarką elektryczną zajrzał do wnętrza. Przed jego oczyma ciągnął się wąski korytarz, cały wypełniony kamieniami i odłamkami skalnymi. Carvenon bawił w tym czasie w Anglii, a Carter nie chciał otwierać grobowca w jego nieobecności. Wysłał więc telegram i czekał na przyjazd Carvenona prawie 3 tygodnie. Możemy sobie wyobrazić, z jaką niecierpliwością oczekiwał jego przyjazdu. Była to chwila, wspomina, która archeologa może przyprawić o dreszcze. Po latach bezowocnych poszukiwań znalazłem się u progu kolosalnego być może odkrycia. Wszystko, dosłownie wszystko, mogło kryć się za owym korytarzem i tylko z wielkim wysiłkiem zdołałem się opanować, by nie wyłamać drzwi i z miejsca prowadzić dalsze prace. Wreszcie Carvenon przybył wraz z córką i natychmiast przystąpiono do otwarcia tajemniczych drzwi. Składały się one z cienkiego przepierzenia, ułożonego starannie z nieobrobionych kamieni, pokrytych warstwą zaprawy tynkowej.
Zanim jednak je rozebrano, Carter zauważył u dołu inną pieczeń, która uradowała go niezmiernie, gdyż wyryte na niej było imię Tutenchamona. A więc znaleziono grób, którego z takim trudem szukano w ciągu 6 lat. Po otwarciu wejścia usuwano przez cały następny dzień złom wypełniający wąski i spadzisty korytarz. W głębi, mniej więcej w odległości 10 metrów od wejścia, pokazały się drugie drzwi, równie zaopatrzone w pieczęć Tutenchamona. Nadeszła teraz chwila rozstrzygająca. Carter wydrążył otwór i wsunął naprzód zapaloną świeczkę, aby się przekonać, czy nie ma tam trujących gazów. Potem zaświecił latarkę elektryczną i zajrzał do środka, podczas gdy towarzysze z napięciem czekali na wynik badań. Z początku nic nie mógł zobaczyć, stopniowo jednak w półmroku zaczęły nabierać kształtów szczegóły. Cudaczne zwierzęta, posągi, koła, skrzynie, wazy, a przede wszystkim złoto, gdzie tylko nie spojrzeć. Złoto błyszczące niepokalaną czystością, migocące w świetle latarki. Carter zaniemówił z wrażenia, a gdy wreszcie zniecierpliwiony Carvenon zapytał, czy coś widzi, zdołał zaledwie wykrztusić. O, owszem, cudowne rzeczy! Do rozebrania drzwi zabrano się z wielką ostrożnością, aby nie uszkodzić żadnego znajdującego się za nimi przedmiotu zabytkowego. Gdy wreszcie Carter i Carvenon weszli do pierwszej komnaty grobowej, ogarnęło ich głębokie wzruszenie. Minęło bowiem przeszło 3000 lat, kiedy tu ostatni raz stanęła stopa ludzka. To, co tam ujrzeli, przyprawiło ich o prawdziwe oszołomienie. Pokój zawalony był bez składu i ładu niezliczonymi przedmiotami nieopisanej piękności. Gdy tylko oczy ich przywykły do tego chaosu, zaczęli odróżniać kolejno co większe okazy. Przy ścianie stały 3 złote łoża, których ramy snycerz wystrugał w kształcie spłaszczonych zwierząt z głowami lwa, krowy lub też fantastycznych stworów przypominających hipopotamy czy krokodyle. Pod ścianami leżał stos rozebranych i powywracanych części 4 rydwanów, całkowicie okutych złotą blachą i przyozdobionych ornamentami figuralnymi. Nawet koła i osie miały złote okucie. Największe wrażenie sprawiały jednak 2 figury naturalnej wielkości, stojące jakby na straży po obu bokach innego zamurowanego wejścia. Drewniane postacie, najwidoczniej podobizny Tutenchamona, trzymały w ręku długie laski i były odziane w lniane szaty, złote fartuchy i złote sandały. Na czole miały znak godności królewskiej. Węża wykutego z ciężkiego złota. Wyniosłe, niezgłębione w swej obcości, budziły niepokój i zabobonny szacunek. W jednej z bocznych ścian Carter odkrył jeszcze inne ukryte wejście. Po jego rozebraniu weszli do nieco mniejszej komory, również wypełnionej najróżniejszymi sprzętami. Leżały one w takim nieładzie, że zdawało się, iż rozrzucone zostały wskutek trzęsienia ziemi. Niewątpliwie wdarli się tu kiedyś rabusie, zostali jednak spłoszeni lub też ujęci na gorącym uczynku. Samo wyliczanie znalezionych dzieł sztuki zapełniłoby osobną książkę. Wystarczy powiedzieć, że sporządzona lista zawierała aż 700 pozycji. Ograniczymy się przeto do krótkiego opisu najcenniejszych okazów. Przede wszystkim znajdowała się tam duża liczba najróżniejszych skrzyń, misternie wyrobionych ze złota, srebra, kości słoniowej, alabastru oraz drzewa hebanowego i cedrowego. Są to prawdziwe cacka sztuki złotniczej i snycerskiej. Bogato zdobione inkrustacjami, intarsjami. Intarsja? Technika dekoracyjna polegająca na zdobieniu przedmiotów drewnianymi wzorami ułożonymi z różnych gatunków drzewa, wstawianymi na miejsce usuniętych kawałków. I malowidłami przedstawiającymi sceny myśliwskie i batalistyczne. Skrzynie te zawierały szaty królewskie, dzierżgane złotem i obszyte paciorkami, złote sandały, bieliznę śnieżno-białą, diademy, łuki ozdobne, groty i kołczany,
kapłańskie szaty ze skóry leparda, oblamowane złotymi i srebrnymi rozetkami oraz niezliczoną ilość innego sprzętu. Nieoszacowaną wartość przedstawiały ponadto puchary z alabastru, złota i brązu, wazy zawierające żywność, jak na przykład pieczone kaczki, jako też świeczniki ze złota i brązu, w których znajdowały się jeszcze knoty splecionych włókien lnianych. Były tam łoża z drzewa hebanowego, złociste baldachimy, kapliczki szafkowe z posążkami z litego złota, skarabeusze inkrustowane kolorowym szkliwem, niezliczona ilość biżuterii ze złota i fajansu, osobliwe zaś berło królewskie z masywnego złota wykładane kamieniami z lapis lazuli. Na osobną wzmiankę zasługują liczne przepyszne krzesła i składane zydle, stanowiące prawdziwe arcydzieła rzemiosła snycerskiego, ozdobione złotem, kością słoniową, srebrem i kolorowym szkliwem z siedzeniami z kunsztownie wytłaczanej skóry. Między tymi krzesłami błyszczał przepychem tron Tutenchamona, inkrustowany od góry do dołu złotem, srebrem, szkliwem, fajansem i półszlachetnymi kamieniami. Wspiera się on na lwich nogach i ma oparcie wyrzeźbione w kształcie uskrzydlonego węża. Olśniewającym, bodajże najwyborniejszym dziełem sztuki egipskiej, jakie kiedykolwiek znaleziono, jest oparcie tronu. Widzimy na nim wytłoczoną w złocie salę pałacową z kolumnami owitymi girlandami. W świetle promieni słonecznych wpadających przez otwór stropowy Tutenchamon siedzi swobodnie i naturalnie na wysłanym poduszkami tronie, wspierając się jednym ramieniem o poręcz. Przed nim stoi dziewczęca postać królowej i namaszcza małżonka wonnymi olejkami. Jest to scena wykonana techniką inkrustacyjną, grająca subtelną gamę kolorów. Ciała małżonków są wykonane z różowo-rdzawego szkliwa, przybranie głowy z fajansu, barwy ciepłego turkusu, szaty zaś ze srebra, które ze starości powlekło się szlachetną, przygaszoną patyną. Biżuteria królewska lśni złotem lub też mieni się rozmaitymi tonacjami barwnego fajansu. Carter zdawał sobie sprawę z tego, jaka przeogromna, odpowiedzialna praca czekała go przy zabezpieczaniu tych bajecznych skarbów. Poszczególne przedmioty należało naprzód sfotografować, odrysować i wymierzyć na miejscu, zbadać ich wytrzymałość na dotknięcie, wynieść z wielką ostrożnością z grobowca, zapakować i odstawić do laboratorium w Kairze w celu poddania ich natychmiastowym chemicznym zabiegom konserwatorskim. Musiał mieć do pomocy liczny sztab uczonych, egiptologów, historyków sztuki, chemików, ogromną ilość skrzyń, chemikaliów, samochodów i materiałów do pakowania. Zamknął więc grobowiec i pojechał do Kairu, by zorganizować tam laboratorium i zwerbować współpracowników do tego wielkiego zadania. Tymczasem wiadomość o odkryciu rozeszła się po świecie lotem błyskawicy. Prasa w krzykliwych tytułach donosiła o odnalezieniu grobu Tutenchamona, snując na ten temat sensacyjne domysły i fantazje. Na Dolinę Królów spadła istna plaga turystów, reporterów i archeologów, którzy stali się dla Cartera prawdziwym utrapieniem. Prace przy opróżnianiu przedpokoju i bocznej komnaty ze skarbów trwały z górą 7 tygodni. Na szczęście podczas przeprowadzki ani jeden przedmiot nie uległ uszkodzeniu, co Carter z dumą podkreśla w sprawozdaniach jako wyjątkową zasługę swoich współpracowników i robotników arabskich. Nareszcie przyszła kolej na otwarcie głównej krypty zawierającą największą tajemnicę grobowca. Na tę wielkopomną chwilę Carter zaprosił najwybitniejszych uczonych z całego świata oraz przedstawicieli rządu egipskiego. Podczas gdy oni siedzieli w uroczystym nastroju na krzesłach ustawionych wzdłuż ściany przedpokoju, Carter przystąpił osobiście do rozebrania zamurowanego wejścia.
Gdy w przepierzeniu wejściowym ukazał się pierwszy otwór, widok ten zdumiał wszystkich. W odległości niecałego metra zabłysła pozłocista ściana, pokryta wypukłym ornamentem i ozdobami z błękitnego fajansu. Po pewnym czasie otwarto wejście i została wyjaśniona tajemnica tej bajecznej ściany ze złota. Była to ogromna skrzynia, podobna do parawanu z dachem, a w niej krył się sarkofag zmarłego faraona. Carter wszedł ostrożnie do środka komory. Skrzynia okazała się tak duża, że między nią a skalną ścianą krypty pozostało tylko wąskie przejście, przez które z trudnością mógł się przecisnąć, tym bardziej, że leżały tam najróżniejsze dary pogrzebowe. Dzbany do wina, świeczniki, wazy, puchary z alabastru oraz inne naczynia rytualne. Ściany komory pokryte były malowidłami figuralnymi i hieroglifami. Po jednej stronie skrzyni znajdowały się dwuskrzydłe drzwi, niezapieczętowane i zasunięte na skobel z hebanowego drzewa. Carter otworzył je i zajrzał do środka. Okazało się, że wewnątrz stała druga podobna skrzynia. Przykrywa jej była zaopatrzona w pieczęć królewską, co niezmiernie ucieszyło Cartera. Stanowiło to bowiem rękojmię, że do sarkofagu królewskiego nie dobrali się rabusie. A więc z 28 faraonów pochowanych w Dolinie Królów, jedynie tylko grób Tutenchamona przetrwał nietknięty przez 33 z górą wieki. Carter przymknął drzwi z powrotem i rozejrzał się po wąskim korytarzu. W jednej ze ścian zauważył niezamurowane wejście do innej komnaty. Gdy przekroczył próg, przekonał się, że jest to skarbiec, po brzegi wypełniony cennymi zabytkami. Naprzeciw niego stała kapliczka szafkowa, cała okuta złotą blachą i ozdobiona świętymi wężami ze złota. Otaczały ją cztery boginie stróżki z rozwartymi opiekuńczo ramionami, jakoby broniąc świętości przed intruzami. Twarze ich były naturalne i żywe, pełne współczucia i tkliwości. Kapliczka, jak się przekonał, służyła do przechowywania serca, mózgu i wnętrzności nieboszczyka, wyjętych podczas balsamowania zwłok. Na pozłocistej lektyce zaopatrzonej w płozy leżał jakby pogrążony we śnie bóg szakal Anubis, odziany w szaty lnianej tkaniny. Pod ścianami stało mnóstwo skrzynek z kości słoniowej, alabastru i drzewa inkrustowanych złotem i niebieskim fajansem. Zawierały one wśród wielu przedmiotów codziennego użytku także kilka posążków z czystego złota wyobrażających Tutenchamona oraz wachlarz ze strusich piór, nad podziw dobrze zachowany. W komorze znajdował się jeszcze jeden rydwan oraz szereg modeli ożaglowanych łodzi. W przeciwieństwie do pozostałych komnat grobowych, tutaj nie było żadnych śladów jakiegokolwiek plądrowania. Przedmioty stały na tych samych miejscach, na których pozostawili je kapłani egipscy podczas uroczystości pogrzebowych. Dopiero po długich pracach przygotowawczych przystąpiono do otwarcia złocistych skrzyń grobowych. Carter po otwarciu pieczęci królewskiej otworzył pierwsze i drugie podwoje. I tu spotkała go nowa niespodzianka. Wewnątrz kryły się jeszcze dwie inne, mniejsze skrzynie, nie mniej piękne niż dwie poprzednie. Otworzywszy je po kolei, stanął wreszcie przed sarkofagiem królewskim, ujęty do głębi wzruszeniem i podziwem. Było to bowiem arcydzieło sztuki kamieniarskiej. Sarkofag wyciosany z żółtego kwarcytu spoczywał na grubej płycie alabastrowej i był nakryty wiekiem z różowego granitu. Na czterech narożnikach widniały wypukłe rzeźby bogiń z rozwartymi opiekuńczo ramionami i skrzydłami. Przed otwarciem sarkofagu należało usunąć cztery skrzynie parawany. Zajęło to prawie 3 miesiące, gdyż skrzynie składały się z 80 ciężkich i łamliwych części, złączonych ze sobą za pomocą haków i uszek. By móc wynieść je z grobowca, Carter musiał zburzyć całą ścianę dzielącą główną kryptę od przedpokoju. Przy tej sposobności wykryto najstarsze chyba w dziejach ludzkich ślady brakorubstwa.
Mimo że poszczególne części były wyraźnie numerowane, robotnicy egipscy dopasowali je w mylnej kolejności, także nie przylegały do siebie należycie. W dodatku w kilku miejscach uszkodzili młotkiem po złotę i ornament, a przy sarkofagu zostawili śmietnik w postaci wiórów i kawałków drewna. Ciężką płytę sarkofagu podniesiono za pomocą lin i bloków. Trumna spoczywała pod całunem z płótna lnianego, które ze starości przybrało odcień brązowo-rdzawy. Skoro go odsunięto, ukazał się widok we wszech miar olśniewający. Trumna wystrugana w kształcie mumii była drewniana i pozłacana złotymi listkami. Natomiast głowę i ręce Tutenchamona starożytny artysta wyklepał z grubej złotej blachy. Spokojne piękno głowy, nieodgadnione, pełne zadumy oblicze, oczy ze szkła wulkanicznego oraz brwi i powieki ze szkliwa barwy turkusu sprawiały wrażenie żywe i do głębi przejmujące. Na czole świeciło mozaiką kolorów godło królewskie, wąż i sęp, symbolizujące dolny i górny Egipt. Uwagę Cartera pochłonął jednak drobny na pozór szczegół. Co jednak, pisze we wspomnieniach, wśród tego olśniewającego bogactwa sprawiło największe wrażenie, to chwytające za serce wianuszek kwiatów polnych położonych na trumnie przez młodą wdowę. Cały królewski blichtr, cała królewska okazałość bladła wobec skromnego, spłowiałego naręcza kwiatów, które zachowały jeszcze nikły ślad swoich dawnych, świeżych kolorów. Przypominały nam one z nieodpartą wymową, jak znikomą chwilą są tysiąclecia. Po usunięciu wieka ukazała się druga trumna, wyobrażająca faraona w postaci boga Ozyrysa. Jej boki aż biły w oczy złoceniami i ozdobami z jaspisu, lapis lazuli i turkosowego szkliwa. Było to dzieło przedziwnej sztuki snycerskiej i złotniczej o nieoszacowanej wartości artystycznej. Największa rewelacja czekała Cartera dopiero przy otwarciu drugiego wieka. Kryła się pod nim trzecia jeszcze trumna w postaci złotej, ludzkiej, cała wykonana z grubej, złotej blachy i tak ciężka, że 8 robotników zaledwie zdołało ją dźwignąć. Sam metal zużyty na jej wykonanie przedstawiał wartość kolosalną. Trumnę zdobiły półszlachetne kamienie, a podobizna faraona ubrana była w naszyjnik z czerwonych, żółtych, niebieskich i złotych paciorków. Nie trudno sobie wyobrazić, jakie skarby musiały kryć się w pozostałych grobach królewskich, jeśli młodego i mało znaczącego faraona tak bogato wyposażono. Spoczywająca w trumnie mumia była zwęglona i zalana jakąś aromatyczną masą, przypominającą żywicę, ale jej głowę i ramiona pokrywała złota maska, wyobrażająca smętne i zamyślone oblicze młodego faraona. Ręce wyrzeźbione również ze złotego kruszcu były skrzyżowane na piersi. Gdy usunięto maskę i rozwinięto bandaże, ukazało się prawdziwe oblicze mumii i wtedy stało się jasne, że wszystkie maski, rzeźby i malowidła znalezione w grobowcu wykazywały niewątpliwie podobieństwo z prawdziwą twarzą faraona, co świadczy o tym, jak realistycznie starali się artyści egipscy odtworzyć podobiznę zmarłego króla. Anatomista dr Derry przystąpił natychmiast do oględzin zwłok królewskich. W trakcie odwijania bandaży znaleziono w poszczególnych warstwach 143 przedmioty nieocenionej wartości artystycznej. Diademy, sztylety, amulety, naszyjniki, naramienniki i pierścionki. Palce nóg i rąk spoczywały w złotych tulejkach z zaznaczonymi na nich rylcem paznokciami. Największe poruszenie wywołały jednak dwa przedmioty z żelaza, mianowicie sztylet i wezgłowie. Stanowiły one bowiem najstarszy dowód używania żelaza w Egipcie.
Dr. Derry stwierdził, że Tutenchamon umarł w 18 lub 19 roku życia. Nie mógł jednak ustalić przyczyny jego przedwczesnego zgonu. Na łamach prasy brukowej rozpętała się niebawem sensacyjna i niedorzeczna plotka, jakoby osoby związane w ten lub inny sposób z odpieczętowaniem grobu ściągnęły na siebie klątwę faraona. Pod krzykliwymi tytułami Zemsta faraona lub Nowa ofiara klątwy faraona reporterzy donosili o śmierci coraz to innego współpracownika Cartera. W końcu naliczyli aż 20 ofiar klątwy. Zabobonne pogłoski zaczęły nabierać nowego rozgłosu, kiedy w roku 1923 Lord Carnarvon zmarł niespodziewanie ukąszony przez moskita. Oto co w ciągu następnych lat donosiła prasa. 78-letni Lord Westbury popełnił samobójstwo, a jego syn, były sekretarz Cartera, umarł na tajemniczą chorobę. Archibald Reid padł martwy, prześwietlając promieniami rentgena jakąś mumię egipską. Umarli również współpracownicy Cartera, egiptolog Arthur Weigel i A.G. Mace, przy czym prasa pominęła milczeniem, że ten ostatni był chory na nieuleczalną chorobę już w czasie prac przy grobie Tutenchamona. Plotka urosła do histerycznych rozmiarów, kiedy brat przyrodni Carnarvona popełnił samobójstwo, a córka tego ostatniego umarła ukąszona przez nieznanego owada. Gdy wreszcie prasa doniosła, że i Carter padł ofiarą klątwy, archeolog zaprotestował publicznie i napiętnował pogłoskę jako niegodną inteligentnych ludzi niedorzeczność, podkreślając, że w rytuale egipskim nie istnieje w ogóle pojęcie klątwy i że zmarli proszą tylko o opiekę i modlitwę za ich pomyślność w krainie podziemi. Fakt, że kilku jego współpracowników umarło w krótkim czasie, Carter przypisywał przypadkowemu zbiegowi okoliczności, przy czym w wielu wypadkach zgony tłumaczyły się podeszłym wiekiem lub długotrwałą chorobą. Protest swój pełen goryczy zakończył następującym zdaniem. W dziedzinie moralności ludzkość dokonała mniejszego postępu, niż to sobie na ogół wyobrażamy. Kaczce dziennikarskiej zadał ostatecznie kłam niemiecki egiptolog, profesor Stechdorf. W broszurze wydanej w roku 1933 omówił każdy poszczególny wypadek zgonu i udowodnił, że wiele wymienionych przez prasę osób nie miało nic wspólnego z grobem Tutenchamona. Doszedł przeto do konkluzji, że sprawa została wyssana z palca przez goniących za sensacją dziennikarzy prasy brukowej.